61 rządek wzoru, zaczynamy z dolnej części pracy. Jedna kratka pusta, trzy pełne, 5 krateczek pustych i z tego co pamiętam 6 pełnych, ale przeliczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak jest, 6 pełnych tutaj i później mamy 6 pustych. Dwie pełne, dwie puste, 13 krateczek pełnych, czyli 40 słupków obok siebie. Ostatni motyw, no to kratki puste do samego końca już rządku i tych kratek pustych wyjdzie nam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22. 22 krateczki puste. Tak to wygląda. No i początek wieży kościoła. 72 rządek wzoru. Zaczynamy od górnej części i same puste kratki na początek. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Czy ja dobrze policzyłam? Jeszcze raz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Zgadza się. 4 pełne, 1 pusta. I tutaj już sobie kontynuujemy krateczki pełne, czyli wyjdzie nam ich 12. Dalej ponawiamy sobie. 2 kratki puste, 2 pełne, 5 krateczek pustych i znowu kratki pełne. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wyszło. Następnie krateczki puste, jest ich 6. Jedna pełna i dwie puste. Także 72 już rządek za nami. I patrzmy, jak to fajnie wygląda. Tutaj się pojawia kościółek. Drzewko gotowe w całości już jest. Także coraz fajniej ten widoczek się prezentuje. 73 rządek. I mamy początek na tej dolnej części filanki, jedna kratka pusta, trzy pełne. Dalej mamy 5 krateczek pustych. I przechodzimy już do kratek pełnych i tym razem raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli 25 słupków obok siebie, a generalnie ponawiamy motyw i jedna kratka dalej jeszcze musi być zapełniona. Następnie robimy krateczki puste i też jest ich 8. 2, 4, 6, 8. No i już znowu przechodzimy do motywu z kościółkiem. Tu ponawiamy sobie wszystkie pełne i jedna dalej. Więc w sumie tych pełnych wyjdzie nam raz, dwa, momencik, raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tak, czyli 40 słupków obok siebie. Tutaj tą jedną krateczkę też zapełniamy. Następnie jedna kratka pusta, 7 pełnych, czyli 22 słupki obok siebie, 4 puste, 2 pełne i do końca już tylko puste, 2, 4, 6, 8. Także tak wygląda 73 już rządek wzoru. I tak, 74 rządek. Zaczynamy z górnej części pracy, ale to jest ten rządek. O, z tego miejsca, ponieważ ja mam dorobione jeszcze jeden cały rządek i troszeczkę kolejnego. Więc w tym 74 zaczynamy sobie z górnej części, 4 krateczki puste. Jedna pełna, dwie puste.
I później mamy szereg krateczek pełnych. I tych pełnych mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mamy 14 pełnych krateczek. Czyli kończymy w tym samym miejscu, co kratki pełne z poprzedniego rządku. I dalej robimy jedną krateczkę pustą. Ta kratka jest bardzo ważna, bo ja specjalnie tu kawałek zrobiłam, żeby pokazać, że tu po prostu będzie krzyżyk, więc nie można absolutnie jej pominąć. Ok, i po tych 14 pełnych jedna kratka pusta, później mamy 4 pełne, czyli 13 słupków obok siebie. Dalej 5 krateczek pustych. I znowu mamy kratki pełne. Tych pełnych mamy 1, 2, 3, 4, 5, czyli 16 słupków obok siebie. Dalej wykonujemy znowu kratki puste, 2, 4, 6, 7. I tutaj sobie ponawiamy krateczki pełne. Przeliczę na wszelki wypadek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli 25 słupków. Dalej wykonujemy krateczki puste, jest ich 6, jedna pełna i dwie puste. I to był 24 rządek. Teraz przerzucam na drugą stronę, bo będę omawiała rządek 75 oczywiście. I tak, ten 75 rządek jest to ostatni rządek, w którym mamy jeszcze ten płotek. Czyli tutaj na tym etapie kończymy płotek. Jedna pusta krateczka, 3 pełne. 5 krateczek pustych i znowu sobie ponawiamy tych 8 pełnych kratek, czyli 25 słupków obok siebie w tym samym miejscu. Dalej wykonujemy kratki puste, jest ich 6. No i krateczki pełne. Przeliczę jeszcze. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak, o jedną krateczkę więcej niż w poprzednim rządku. Następnie 6 krateczek pustych i na przemian 2 puste, pełne, oczywiście na odwrót, 2 pełne, puste, 2 pełne. Oczywiście przypominam, że 2 pełne to po 7 słupków mają obok siebie. Następnie 2 krateczki puste. No i najwyższa część wieży kościelnej i tu mamy właśnie cały taki rządek pełnych krateczek. I tych kratek, ile nam wyjdzie, zaraz przeliczę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Czyli 46 słupków obok siebie. No i 3 krateczki puste. Przerzucam na znowu na drugą stronę i tutaj już mam rozpoczęty 76 rządek, chociaż ja pewnie go omówię w całości, ale tutaj tylko tak początek, żeby unaocznić ten krzyżyk. 4 puste, 1 pełna, 2 puste, no i dalej sobie aż do tego momentu robimy krateczki pełne. 76 rządek. No i właśnie, teraz zaczynamy z górnej części robótki. Początek już omawiałam, 4 puste, 1 pełna, 2 puste. No i teraz lecimy cały czas krateczki pełne, aż do tego momentu, przeliczę ile ich jest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Czyli o, w połowie tego motywu z dwóch pełnych kratek kończymy po prostu ten dłuższy rządek pełnych kratek. Jedna kratka pusta i następnie 5 kratek pełnych, czyli 16 słupków obok siebie. 4 puste i tutaj 3 pełne, czyli 10 słupków obok siebie. Dalej krateczki puste i mamy ich 9.
I znowu mamy tutaj te kratki pełne, ponowione. Nigdy nie pamiętam, ile ich jest. Chyba 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak. I do końca już robimy tylko i wyłącznie krateczki puste. Bo tak jak mówiłam, ten płotek już jest skończony. 2, 4, 6, 8, 9 pustych nam wyszło. Także tak to fajnie się układa. Już kościółek jeszcze za dobrze on się nie prezentuje, ale już krzyżyk widać. 77 rządek. Zaczynamy od dolnej części pracy i tutaj na początek robimy 8 pustych krateczek. Dalej kratki pełne, jest ich 9, czyli 28 słupków obok siebie. Wydłużyłyśmy o jedną krateczkę pełną przed motywem z poprzedniego rządku. Idziemy dalej i tym razem robimy 9 pustych krateczek. Następnie krateczki. Pełne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, czyli 37 słupków obok siebie. Jedna krateczka pusta w tym samym miejscu co z poprzedniego rządku i znowu kratki pełne. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, czyli 22 słupki obok siebie. 4 krateczki puste, 2 pełne i do końca rządku tylko kratki puste nam zostały. I wykonujemy tych kratek pustych 8. Także wieża kościółka gotowa.